Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek HK i zapraszam was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś Skorupo. Mamy tutaj deck, który jest pod potęgę. Ogólnie rzecz biorąc, potęga to jest jeden z najłatwiejszych archetypów. Sami wiecie, że bardzo lubię właśnie potęgę. Aczkolwiek nie ze względu na to gram nią, że jest to najłatwiejszy chyba archetyp w Gwincie, tylko ze względu na to, że ma fajne zagrania. Sami wiecie, że lubię zastosowywać Królową Endriak do własnych deków, który pochłania sojuszniczą jednostkę i zyskuje pancerz równy kosztowi werbunku właśnie pochłoniętej karty. Barykada na koniec tury odbiera sobie punkt pancerza i tworzy trutnia w tym rzędzie, gdzie znajduje się Królowa Endriak. Stary Grot Sen, który po odliczeniu 3 wzywa Starego Grota, gdzie zmienia swoją siłę na 18, dzięki temu Ozreal może być bardziej obfity i zjeść jednostkę z naszego cmentarza z dalekiego zasięgu i tym samym mieć 19 czystych punktów. Ygern zyskuje pancerz równy liczbie kart w twojej ręce, czyli trzeba go stosunkowo wcześnie rzucić, żeby nie było sytuacji, że ma 5 pancerza lub 6. Jest to stosunkowo mało, żeby chronić te 15 punktów siły. Trzeba go w drugim, trzecim ruchu próbować rzucić. Król Chrum, wiadomo, zyskuje wytrzymałość, kiedy mamy potęgę. W odpowiednim momencie rzucony może przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Jotun, 15 punktów za 8, jest to absolutnie mocna karta moim zdaniem, aczkolwiek trzeba grać dwóch lodowych gigantów, żeby on miał 15 punktów siły. Cyklopi są pod zniszczenie sąsiadującej jednostki sojuszniczej i możemy zadać tyle samo obrażeń przeciwnikowi, ile wyniosła siła zniszczonej jednostki. Ogr Wojownik, który potrafi wejść za fajne punkty, aczkolwiek przeciwnicy wiedzą, że gramy potęgą, to będą starali się zbijać tą potęgę, więc może wejść też stosunkowo niski ten Ogr Wojownik. Jeżeli Ogr Wojownik zrobi 10 chociażby za 6, ale będziemy celować w to, żeby był większy, to i tak jest wtedy bardzo dobrze, ponieważ 10 za 6, myślę, że nie jest to zła opcja. Wzmacnia się o 2 za każdą sojuszniczą jednostkę o sile 10 lub wyżej. Ghoul, warto o nim wspomnieć, ponieważ rzadko jest brany do potęgi. Bliskie starcie pochłaniamy brązową jednostkę z naszego cmentarza, więc tutaj bardzo się przyda to, żeby wściekły cyklop miał siłę 10. Odliczenie 7 ma, ustawia swoją siłę później właśnie na 10. A na rozmieszczeniu zmniejszamy odliczenie o 1 za każdego ogroida w naszej ręce. Larwy Endriagi, która tworzy egzemplarz tej karty, no i pokrzepienie razy 2 można powiedzieć, jest to całkiem dobre. Wiewiórka pod wygnanie jakiejś karty z cmentarza przeciwnika. Zapraszam was do zmagań rankingowych. I mamy pierwszego gracza. Szturm kontra Skorupa. Wymyślono dla tych, którzy bez nadzoru spokieliliby sobie. Ktoś chciał ostatnio właśnie skórkę Alzura, dlatego ją tutaj zamieściłem. Dobrze, mamy wściekłych cyklopów 2, co jest bardzo fajne. Myślę, że na pierwszą rundę Królowa Endriak, chociaż mamy Pana Przypływów, to jest bardzo fajne zawsze połączenie, żeby zjeść Pana Przypływów, ponieważ on ma 9 werbunku, dzięki czemu zyskujemy na Królowej Endriak aż 9 punktów pancerza. To na pierwszą nie jest złe, właściwie nie jest zła ta ręka. My rozpoczynamy, Ogr Wojownik może być problematyczny. Ale mamy kryształową czaszkę. Dobra, tak zagramy, bo mamy 9 ogroidów, więc zaczniemy sobie od stuchacza. No tak. Skeligijska melodyjka. No, długo mnie nie było, bo chyba 4 dni bodajże. Teraz mam czas dopiero, żeby dla was nagrać. Okej, flota, oczywiście w Drakkar. Ale Drakkar tylni, spoko. Myślę, że dam to wzmocnienie ze względu na to, że... żeby nie miał tak szybko
po prostu ranne jednostki, bo on za każdym razem, kiedy rani nam jednostkę, dostaje punkt pancerza na każdym okręcie i korsarzu w swojej ręce. Bleczek dzisiaj... No i powiem wam tak, jeżeli chodzi o postanowienie zeszłotygodniowe, niektórzy z was pewnie pamiętają, chodziło o to, żeby ograniczyć energetyki do 3 w tamtym tygodniu. No i powiem wam tak, poniedziałek zeszłego tygodnia 2 energetyki zostały wypite, później we wtorek nic, w środę 1 i do końca tygodnia nic nie wypiłem, więc... Więc fajny progres, jeżeli chodzi o to, był. Może Stuchacza zniszczę i mu Drakkara Demon, aczkolwiek Holger... Kurde, ale bym se zagrał szturmem. Może następny deck będzie właśnie pod szturm. Ja lubię Holgera, jasny gwint. Dobra, zagramy tak. Damy tutaj wzmocnienie. On się uaktywni, będziemy mieli potęgę, dzięki czemu pan przypływów będzie zyskiwał pancerz. Ale myślę, że to jest właśnie bardzo dobre. Jeżeli w postanowieniu człowiek umie sobie poradzić, to później to kreuje powodzenie w trudniejszych sprawach po prostu. Możecie się śmiać, możecie myśleć, że nie, ale tak jest często. Zagramy sobie jego. Nie wiem, czy sobie nie dać znowu jeszcze ładunku. On nie ma żadnego pancerza. Zastosuję tak, bo myślę, że to jest słuszne. Nie ma jeszcze żadnego pancerza na tych kartach. Co jest właśnie dla nas bardzo dobrą wiadomością. Pan przypływów, jeżeli zbierze jakiegoś tam pancerza, załóżmy 8, 9, 10, to też będzie dobre ze względu na to, że trudno mu będzie o to, żeby zastosować tam znowu pancerz na nim, nie? Wtedy nie damy mu pancerza z rozmieszczenia pana przypływów. No, tutaj będzie próbował może zyskać jakiś pancerz, zobaczymy. No tu robi dobrze, że potęgę próbuje zniszczyć. I nie wiem, czy nie zagram królowej Endriak właśnie we wściekłego cyklopa. Zyskam tylko w sumie 5 punktów pancerza. W sumie to mało. Ale zagrywając ogra wojownika na tył, mamy pokrzepienie. Nie wiem, trochę na niego jest za wcześnie. Wydaje mi się. Co by tu zrobić? Mam dobre karty do gry. Może Goliata? Dam mu już ten jeden punkt pancerza, mniejsza z tym. Bo ja chciałbym zostawić sobie ten ładunek lidera. Na tył, bo tutaj mamy aż 14. Co za tym idzie, tutaj ma na tyle 2 jednostki do zbicia, żeby usunąć nam potęgę, prawda? Jeden pancerz, jak będzie miał nawet po takim czasie, na 5 kartach, czy tam 6, to wydaje mi się, że to nie jest zbyt obficie. A my tutaj powinniśmy mieć odpowiedź na Kracha, bo najprawdopodobniej rywal go gra. Okej, jest pas i mamy pod Ozrela jednostkę. Więc wydaje mi się, że jest okej. Pan przypływów ma 6 pancerza, też jest to obfite. Fajnie. Ogr wojownik, no przeciw kontroli to wiecie, on nie będzie taki dobry. Jest ghoul, który jest bardzo fajny. Nekkerzy też jest nawet niezłym rozpoczęciem są. Nie ma Egerna. Stary, zobaczcie co tu jeszcze jest w tym deku. No i jest nieźle, bym powiedział. Zobaczymy, jak rywal to zagra. Przewaga na morzu, tak? I jeszcze Drakkar bojowy w ogóle. To zastosujemy sobie taki numer. Raz. Chociaż czy na pewno? No i tak już zastosowałem lidera. I tak będziemy dostawać z przewagi na morzu. No ale mamy dobre dyspozycje do tego, by go blidować.
Myślę, że następny poleci stary Grot Sen, by móc wezwać właśnie starego Grota. Jakie ciała? Jeszcze żywych szukamy, Kramo. No i teraz tak, jeżeli zastosuje na to 2 punkty obrażeń, to wyleci 12 bez zmieniania swojej siły na 18, ale wyleci 12. 12 punktów zamiast 6 to będziemy mieli 19, to jest zawsze na plus. A pancerza jakoś nie ma dużo nasz ryba. Ma 3 korsarzy, ponieważ kryjówka poławiaczy wzmacnia sojuszniczą jednostkę o liczbę właśnie korsarzy. Może zastosuje królową Endriak tutaj? Myślę, że nie jest to głupie zagranie. Zyskaliśmy 5 punktów pancerza. Ze względu na to, raz dostaliśmy z przewagi na morzu, która zadaje obrażenie wystawiane jednostce, no i jednego trutnia żeśmy stworzyli. Żałuję, że nie mam chruma teraz na ręce, nie? Igern na 3 jest bardzo słaby, więc on po prostu zostanie usunięty. Obłąkany korsarz, no nieźle mówię. Nie ma lepszego obucha niż twarda czaszka. Czym on uderzył w to? Najeźdźcami? Chyba najeźdźcą. Ogr wojownik teraz wchodzi za 10, też nie są to złe punkty. Ale wolałbym chyba zagrać jeszcze Jotuna. Dostał 1 obrażeń poprzez właśnie znowu przewagę na morzu. Jeszcze 5 tur zada sojuszniczej i wrogiej jednostce właśnie obrażenia, przewaga na morzu. Teraz może ogr wojownik właśnie. Myślę jeszcze nad gulem. Oj, teraz jednak pan przypływów. A nie, przecież on ma 9 tutaj. Gul jest za 11, mogę go zostawić na później, ale ogr wojownik może wyjść całkiem niezły. Chyba, że spasujemy, on ma do zrobienia aż 18 punktów. 2 ładunki lidera to mnie trochę martwi. Bo wiecie, on teraz będzie usuwał nam karty. Trochę mało tego pancerza tu mieliśmy. Wydaje mi się, że spasuje. Chociaż gul jeszcze nada mu pancerz. Pochłaniamy 10, rzecz jasna. Mamy przywilej na nekkerze. Aha, 11, zapomniałem o przewadze. Ciągle o niej zapominam. Fajnie by było, jakby gul nie dostał. Jak gul nie dostanie, to może zagram nawet tego ogra wojownika. Ale dostał. Więc wchodzi za 10. To jest 59, 60 punktów. W sumie to jest bardzo dużo nadal. Więc gramy tak. Aha, i przewaga na morzu. Teraz ma do zrobienia 20 punktów, żeby nas przebić. W sumie bardzo dużo też. Może spasuje tu. Chociaż za cenę taniej karty mamy 10 punktów, nie? Bo tu pokrzepienie, tu mi plus 9. Więc z jednej strony może to być ok. Teraz jeszcze przeciwnikowi zada przewaga na morzu, no a my już spasujemy. Bo raczej nie sądzę, żeby pan przypływów, usuwając 9, jest Bjorn pod zniszczenie Nekkera. 15 punktów musi zrobić. I teraz trzeba przeliczyć. Jak zagram pana przypływów, to będę miał minus 1, czyli plus 9, 60. Rywal będzie miał minus 9, czyli 27. 60, 27, powiem wam.
o ile dobrze liczę, to jest dużo. 60-27, czyli 34 punkty do zwycięstwa. No terror ma trochę nabity, ale nie wiem, czy aż tak bardzo. Zagramy. Każda gra uczy, pamiętajcie o tym. Gwint też, zobaczcie. Tutaj matematyka się kłania w pierwszej linii tak naprawdę. Żeby móc wyliczyć, żeby móc zobaczyć, policzyć, czy przebijemy rywala. Super, mamy zwycięstwo raczej. Czemu nie rzucił koło kracha? ...21 punktów do zrobienia. Już teraz 20. Nie zrobił tego. O 5 punktów. No ja ostatnio przegrywałem dość dużo w gwincie. Dlatego cieszę się z tego zwycięstwa. Jeszcze bardziej, bo zobaczcie nawet przy MMR-ach co się dzieje. Naprawdę, ostatnio mi nie szło. Nawet dobrze, że nie nagrywałem, bo przecież kurka siwa. No i dobra, zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy następnego gracza. Nawałnica ciosów kontra skorupa. Piorun dla ciebie i piorun dla ciebie. Piorun dla każdego. Zobaczcie, jaki zboczeniec. Patrick 69. Chodzi zboczeniec. Hjalmar Ancreid! Idzie po ciebie! Dobra, mamy larwy. Myślę, że stuchacza na razie bym wymienił ze względu na to, że jest Ygern. A jak jest Ygern, to chcemy go starać się rzucić jak najwcześniej. No jest też wściekły cyklop. Więc za dużo kart mamy, żeby rzucić, żeby móc od razu rzucić. Nekkerzy. Za mało mamy ogrów pod właśnie wściekłego cyklopa. Więc wiewiórka, no niby tu może się przydać. To jest dobre właściwie z tym. Dobra, zobaczymy. Za tą wiewiórkę coś. Gul też nie jest ogroidem. Szkoda. No to polecimy tak. Larwy. Później Ygern. Chociaż może mieć Junoda grając na wałnicę ciosów. No ale trudno. Ale z jednej strony... Larwy wystawiając, to tick lidera i larw nie ma, nie? Więc może od Neckerów zacznę. Jest to stosunkowo... mniejsza strata, jeżeli wystawimy najpierw Neckerów. Tak. Tak zagramy. Bo jeżeli on teraz zastosuje ładunek lidera, no to będzie miał większą stratę, prawda? Niż na larwach, które mają jeden pancerz, są chronione, bo jego lider omija oczywiście pancerz. Kundle zespali. Uwolnię cię od twojego mieszka. I teraz rzucając larwy, mamy już chociaż trochę chronione właśnie te niektóre punkty, nie? Myślę, że rzucę sobie larwy. No chyba, żeby zagrał dwa ładunki lidera aż. Może wzmocnię sobie jedne. Będzie mu trudniej usunąć po prostu te wszystkie larwy, te wszystkie pokrzepienia nasze. Może to kontrowersyjne, że na larwę, która wzrasta, aczkolwiek dwa ładunki i nie mielibyśmy żadnego pokrzepienia, nie? A tak to przynajmniej może się uda, że dwa zostaną, albo wszystkie. Nie będzie to drugie. Jeżeli by wykorzystał całego lidera. Nie wiem, czy już z nim w ogóle nie grałem, bo kojarzę ten nick ogólnie. Chociaż z moją pamięcią to wiecie jak jest. No wściekły cyklop. Ygern leci teraz. Na Ygerna nigdy nie dawajcie właśnie ani ładunku, ani niczego innego. Ze względu na to, że wystarczy 7 punktów pan... Znaczy 7 punktów obrażeń. No i Ygern ginie. Jest gładyszka, czyli mocno idzie. Podejrzewam, że tu jakiś troll tragarz będzie szedł.
Więc może sobie zniszczymy tego Igerna i jemu gładyszkę? Zanim będzie za późno? Bo dobre zagranie też w Igerna jest królowa Endriak, ze względu na to, że zyskamy 10 pancerza, no i plus 15 siły. Ale z drugiej strony, jeżeli on gra na to, co myślę, czyli z trolem tragarzem, gdzie wygna sobie wszystkie pozostałe karty i dobierze taką samą ilość, to gładyszka no, wzmocni się o 12. Więc wydaje mi się, że jest to kontrowersyjne, ale dobre zagranie, uważam. Jeżeli jest tam troll tragarz. Minusem jest to, że nie jesteśmy rozstawieni z cyklopem. Będziemy mieli odliczenie 3, znaczy 4 właściwie. Wzmocnimy go sobie kryształową czaszką. Widzicie? Troll tragarz, więc to było bardzo dobre zagranie. Gładyszka już by wzmocniła się o 12, czyli by miała 9, czyli 21 punktów. By miała gładyszka. Dobra, zagramy tak. Nie uruchomiliśmy pokrzepienia, aczkolwiek no liczymy na to, że przeciwnik trochę jeszcze tutaj pogra. No i Igern mamy jednostkę pod Ozrela, więc myślę, że jest to też spoko. Mamy starego grota Sen pod skrócenie właśnie ze starego grota. Jest okej. Okay. Ghoul, no na razie jest tylko za 6 punktów, więc ghoula możemy wymienić. Jest chrum. I tak bym to raczej zostawił. Zaczynając od stuchacza, chociaż jest on wystawiony znowu, nie? To chyba zacznę od starego grota Sen. Wiecie co, no bo ryzykując mulligan, ryzykuje dobór starego grota, który się wezwie. Jeżeli miałbym ryzykować, to za lodowego giganta. Co wy na to? Szkoda, że nie mogę zapytać. Jest dekret. Dobra, spoko. Nieźle. Ma cały czas dwa ładunki lidera. To może być jakiś neckerdek nawet. Dobra, no to zaczynamy od starego grotu Sen. Od starego grota. Nie ma sensu go wzmacniać liderem, ze względu na to, że wystarczy, że ominie pancerz i zada jeden punkt obrażeń, nawet jak będzie wzmocniony, to tracimy na tym. Ale tego nie przewidziałem. Cholera. Nie jest to Necker deck, ponieważ jest kaganiec Vigo. Co to jest za deck? Magicznym kompasem, jakbym miał strzelać. Niezłe karty tu są ogólnie jeszcze, ale... ale trochę lipa jest tutaj grać. Może tutaj jest czas na pas i zobaczymy punkty przeciw punktom. Chociaż tam jak będzie jakiś Arnagat czy coś, to nie fajnie. Zagramy tak. Chciałbym mieć pod ghoula ewentualnego właśnie. No albo pod to, żeby spróbować mieć potęgę. Abharan Ani. Ryzykuje stratę karty. I teraz jeszcze bardziej. Dobra, stuchacz. Wiem, że może pójść lider. I stuchacza nie będzie. Axel. Ale możemy spróbować tego chruma jakoś tam rzucić, nie? Myślę, że teraz lodowy troll. My i tak będziemy pod kartą, jestem tego absolutnie pewien. Ale możemy spróbować zrobić te 17 punktów, aczkolwiek wydaje mi się, że rywal ma Sirocco.
fiolka. Zagramy 12. Może Sirocco poleci na 12. Też to wtedy nie jest złe. Wielorybnik, no proszę. Może tą królową Endriag zjemy Goliata. Wyleci mu coś najsilniejszego. Dawaj. Trzeba ci wiedzieć, że szkoliła mnie sama Clara Larissa de Winter. Dawaj znowu. Tylko tym razem rzuć 2. Pamiętacie, kto to mówił? Możecie napisać, jak pamiętacie. Ja pamiętam ogólnie. Jest to jeden z Wiedźminów. Morkwark, no potężny w królową Endriag. Kolejny wrak, kolejny król! Jasny gwint. No i zobaczymy. Teraz tak, albo Chrum leci. Chociaż moim zdaniem on ma Sirocco. Szkoda, że nie mam wiewiórki pod ten magiczny kompas, nie? Bardzo szkoda. No wydaje mi się, że Chruma spróbuje. Co ma być, to będzie. Raczej nie ma mi go jak przechwycić, tego Chruma, ale ma mi jak zniszczyć zapewne. Jasny gwint! Kto z was wiecznym błądzi szlakiem, przyzywamy, zaklinamy! No przecież no nie wierzę. Wół chyba miał. Teraz tak, jak zagram jego, czy on musi wtedy zagrać? Cyklop w usunięcie piątki, mam tylko plus 5 i cały czas jako 5. Nie no, to wtedy i tak musiałbym zagrać lidera. Nie wiem, czy się to opłaca. Ale z drugiej strony, no słabą kartą i liderem. Dobra, spróbujemy. Oczyścił mi Wołchwem. Karta za 4, która zrobiła 21 punktów. Jak nie urok, to sraczka. Wszystko mam. Tutaj jeszcze Fatum, czyli król Krum nie będzie nawet na cmentarzu. No ale Ozreala i tak mamy z Igerna, więc straciliśmy na Ozreelu ewentualne 2 punkty. Więc myślę, że nie jest to jakoś dużo. Rywal nie może nic wymienić. On musi grać tym, co tam ma. Ogr wojownik do wymiany. Nieźle jest. Fakt, że Ozreal byłby lepszy, ale dostając cokolwiek, nie wiem, czy Geralt będzie dobry. Wydaje mi się, że tak powinniśmy grać po prostu. Ghoul też nie jest dobry, więc no musimy tak zagrać po prostu, nie? Mamy czyste punkty. Zobaczymy, co z panem przypływów. Jak będzie bardzo wysoka jednostka, w co mam nadzieję, że tak nie będzie, to wtedy pan przypływów na tył poleci. Magiczny kompas od razu. W co? Jak w Fukusie, to myślę, że błąd. Gudmund. To ma być wyzwanie? No nieźle. Gładyszka. Nie wiem, czy od pana przypływów właśnie nie zacząć. Bo od pana przypływów rozpoczynając, chociaż no może mieć tam silnik jakiś, na przykład gładyszkę właśnie. Wiecie co, zaczekam z tym panem przypływów. W razie czego rzucimy go na tył i tyle. Zagramy sobie 12. Jotun poleci na tył.
No i na końcu pan przypływów z tym pancerzem więcej po prostu. Chyba, że teraz rywal wystawi coś, co warto będzie mu usunąć. Jest sklep. Znisz losowego wroga nawet. Jasny gwint. Może trzeba było zagrać pana przypływów. Maluję karciochy. Lubisz karciochy? Bo to byłoby lepsze. Zniszczylibyśmy czwórkę, on by nam usunął ósemkę zamiast dwunastki, więc straciliśmy poniekąd 4 punkty. Jeżeli przegramy o 4 punkty, no to wiadomo co. Nie mamy już żadnej karty specjalnej, szkoda. Kurwa, co? Jasny gwino, widzieliście to? Takim dekiem gościu mnie poskładał. No fajny niby dek, ale nic tam nie było takiego tak naprawdę. Jeszcze Eron daj do zera. Niewiarygodne. No trudno. Na przegranych człowiek się uczy. Pamiętajcie, to porażki właśnie sprawiają, że uczymy się najwięcej. Z wygranych nie uczymy się niczego tak naprawdę. Zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy następnego gracza. Znowu nawałnica ciosów kontra skorupa. Nie w ciągu epoki ery ani eon. Okej. Ciekawe, czy to jest ten sam deck, czy podobny. Dwunastka do wymiany. Siódemka jest niezła pod cyklopa na przykład. Necker. Myślę, że jedno pokrzepienie bym na razie odłożył. Właśnie Neckerów. Grum. Ale rywal pewnie ma Sirocco. No fajnie, bo mamy 9 aż ogroidów. Więc myślę, że jest ok. Nie zaczynałbym z larw? Aha, 8, no. Powiedzmy. Stary grot. Co ty, człowieniu? Przecież dopiero rozpocząłem. Myślę, że wściekły cyklop. O Boże, jeszcze Madok. Królowa się nie denerwuj. Królowa będzie zadowolona. Na Madoka nie mam odpowiedzi. Mam tylko w postaci wiewiórki, więc okej. Będziemy tutaj patrzeć na to. Zagramy sobie larwę. Ale będzie bardzo trudno o potęgę, nie? To trzeba mieć na uwadze. Zagramy larwy. Mamy już jednostkę pod gula, więc już jakiś carry over jest. Tutaj chodzi właśnie w tym deku o to, żeby robić ten carry over głównie. Czyli dla Ozreala, dla gula. Tak myślałem, że gwiazda tańcząca poleci. Szkoda, że larwa nie przetrwała, no ale cóż. Przeciw Madokowi pewnie będzie ciężko. Chyba starego grota zagram, wydaje mi się. Chociaż to może być taki fajny... fajny przywilej. Może Neckera wojownika? Na razie on i tak mi usunie to. Myślę, że nie ma sensu nawet go wzmacniać za bardzo. Plusem jest naszym taki, że mamy oczywiście całkiem solidne punkty, ale on ma kontrolę i będzie nam wszystko usuwał, więc ogr wojownik będzie beznadziejny. Ygern myślę, że też, chyba że dobierzemy z królową Endriak i stosunkowo wcześnie to zagramy. Zagramy sobie tak. Grajcie zawsze jak macie pusty stół, a Madok jest oczywiście na przodzie. Czyli w bliskim starciu stworzy kataklizm, no to gramy rzecz jasna na tył.
9, czyli 6 kart ma o koście werbunku 11 lub wyższym. Żadnej nie zastosował. Może to są smoki nawet jeszcze. Może na razie tak. Na bank to są smoki. Obłąkany korsarz. Może wiewiórkę teraz. Z dekretu przebijamy rywala. Ale gramy cały czas chyba do jednego lane'u. Trzeba bardzo oszczędnie też z ładunkami w takim wypadku raczej iść. No i dobrze by było mu wyjąć chociaż ze dwa smoki. Dobra, zrobił to pod przebicie, rzecz jasna. Dobra, zagramy sobie szósteczkę. Wyleci to wyleci ta dwunastka, w sensie zmieniając się na osiemnastkę. Okej, spasował. Jakbym zrobił myk, żeby jeszcze rzucić tego chruma. Miałbym tą osiemnastkę na cmentarzu. Chrum by widniał na tych 17. On by może musiał poświęcić jakiegoś Willem Tretenmerta, bo wątpię, żeby miał jeszcze Sirocco aż. Tym bardziej, że gra aż 6 kart o koście werbunku 11 lub wyżej. Czekasz, aż śnieg stopnieje? No tak, na to czekam. Ale schodzę pod dwie karty niżej, nie? Więc to jest warte do zastanowienia. Chyba, że spróbuję go wyblidować jakoś. Dobry pas był u rywala. Może mogłem wcześniej trochę tego starego grota zagrać. Albo go zachować i zagrać sobie dwunastkę. Stuchacz myślę, że nie jest zły, ale nektarzy beznadziejni i ogr wojownik również. Iger, no właśnie, tej mapie... 5 punktów pancerza, to jest bardzo mało. Może zagram z ładunkiem. On i tak ma obrażenia, więc... Wydaje mi się, że będzie to ok. No, Iger jest beznadziejny. Dobrał sobie smoka. Niech będzie tak na ten moment. Jest Sowe jeszcze i jasny gwint, co ludzie grają teraz za deki. Jest głowa mała. Ja nie wiem, czy nie powinienem tu spasować, tak naprawdę. Albo spróbować z tym chrumem i tyle. Dobra, dawaj tego chruma. Mam nadzieję, że nie ma oczyszczenia jak zeszły rywal. Sirocco. Green jest beznadziejny, strasznie. Bo wystarczy dwa ładunki z Myrkta Breaka i go nie ma. Jotun. Może Jotuna jeszcze zastosować?
ale później jak ten Sowę się wzmocni, no musi mieć czym zniszczyć tego niedźwiedzia. Chyba pas tu będzie. Jednak byłby całkiem niezły ten ogr wojownik. Dobra, spróbujemy tak. Poświęciłem jeden ładunek, żeby mu trudniej było usunąć tego niedźwiedzia. Raczej nie sądzę, żeby miał Geralta jakiegoś. A Eik? Kurczę, Eik jest w sumie neutralny. Dobra, jest jeden chociaż smog. Znaczy jeden z tych lepszych. Wiadomo, jeszcze ma Willem Tretenmerta. No dobra, tutaj jest już pas. Ewidentny. Sowe, smoki, Madok. Willem Tretenmert teraz? Trochę chyba za późno. No powinien tutaj stuchacza uderzyć, żeby mieć 12-3, wtedy by rozwalił, ale wezwie mu coś z Goliata, chyba że go ustawi na 11. Ja bym tak zrobił, jeżeli coś sobie tam ceni, nie? Bo jak ma Saskie, załóżmy, tego smoka, oczyścił to w ogóle, co on zrobił? No i zobaczcie, wezwie mu. Ja gadam tak cicho, jakby on słyszał. Tylko skończę mutować. Ja będę miał podwójnego Lasseya. To Ygerna mogę zostawić. I go rzucę, będzie miał jeden pancerz. Zostawiam go, no pewnie. Co z Geraltem? On będzie miał tą Saskię, więc Geralt zostaje. Myślę, że cyklop 1. Gul, jak tam wygląda? Mamy 8, no ale mamy 10, która jest dużo lepsza. Super. Czy drugi cyklop? Wydaje mi się, że tu jest dużo lepszych kart. Dużo więcej. Nie wiem co z królową w sumie Endriag. Teraz to ja nie wiem, czy ona już jest dobra. To lepszy chyba już jest ten cyklop nawet. Chociaż... Dobra. Ach, Neckerzy. Myślę, że Geralt. No chyba, że ma tam jakiegoś, nie wiem, Gudmunda jeszcze, ale raczej nie sądzę. Może zacznę od Neckera? A później Geralt? Wydaje mi się, że tak. Czemu nie? Mamy podwójnego Lasseya, dlatego Ygerna zostawiłem, bo my rzucamy dwie karty ostatnie. Przy tobie pragnę znaleźć sposób na przyspieszenie czasu. Twój zły dzień. Nie ma. No właśnie. Super. Udało się wygrać dwie gierki z trzech. Ale w tej drugiej gierce to wam powiem, no przeciwnik, no dobra, miał fajny ten dek. Tam był runiczny, był sklep. Ja osobiście nie lubię takich deków. Ale był taki, wiecie, no ani to kontrolne, ani to podpunkty, takie no dziwne, nie? To tyle, jeżeli chodzi o ten dek. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie skosztować. Myślałem też nad wzięciem do deku zwierciadła Beckera, ponieważ ja kiedyś miałem zwierciadło Beckera. Nie wiem, czy nawet kiedyś nie nagrałem dla was też takiego odcinka. Zwierciadło Beckera waży 8 i zadajemy punkty obrażeń równe wzmocnieniu tej karty, czyli jeżeli jednostka ma 5 punktów siły bazowej, a ma 11 siły na sobie, czyli jest wzmocniona o 6, to wtedy zadajemy 12 jej, czyli niszczymy, tak? Jeżeli by była wzmocniona do 8, czyli o 3,
to wtedy zadalibyśmy 6 punktów obrażeń, bo dwukrotność obrażeń. A na naszą jednostkę w potędze to właśnie o tyle fajnie działa, że kiedyś przeciwnik mi zmienił Vincentem Mace'em Chruma na jedynkę, gdzie miałem go na 16, no a zwierciadło Beckera ulecza o dwukrotność odniesionych obrażeń. Także 30 punktów na plus dzięki zwierciadłu Beckera wtedy wpadło. To jest naprawdę obfite. Jest to dobre też na panu na zagranie pana przypływów, jeżeli jest ranny, chociażby do czwórki zjechał, czy do trójki. Albo nawet na wściekłym cyklopie, który też często zostaje po prostu usunięty albo zniwelowany do jakiegoś tam stopnia, żeby nie robił tej potęgi, nie? Ale to dla was zostawiam. Jest to też fajne po prostu zagranie do potęgi idealne. Ale nie zawsze mi to wchodziło. Wiadomo, to też musi być dobra pora na rzucenie zwierciadła Beckera, dlatego myślałem tutaj, żeby zastosować Geralta z Rivii i te inne rzeczy, które tutaj widzieliście. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć i dążcie, jeżeli wyznaczycie sobie postanowienia, to dążcie do tego, żeby te postanowienia spełniać. Żółwik.